W 24. kolejce PKO BP Ekstraklasy jesteśmy w Białymstoku. Hit tej serii gier, starcie wicelidera z liderem tabeli. Jagiellonia podejmuje Śląsk Wrocław. Lepiej ten mecz rozpoczynają goście. Erik Exposito przy piłce. Exposito, uderzenie zza pola karnego, ale wprost w ręce Zlatana Alomerowicza. Szuka 15 gola w tym sezonie i pierwszego na wiosnę hiszpański napastnik, ale na razie go nie znalazł. A to już pierwsza akcja Jagi. Piłka w pole karnej. Dominik Marczuk na 1-0. Dośrodkowanie Nene, a Marczuk wyprzedza Nawela Lejwę i uderza obok bezradnego Rafała Leszczyńskiego. Golkiper Śląska nawet się nie ruszył. Jagiellonia już w 7 minucie prowadzi 1-0, a dla Marczuka to już 4. gol w tym sezonie. Kolejna piłka w pole karne Śląska Wrocław. Ponownie Marczuk. Marczuk zdecydował się na strzał i minimalnie się pomylił. Piłka przechodzi tuż obok słupka. Skrzypczak gra długą piłkę na lewą stronę. Jest Hansen, jest Nene. Nene popatrzył w pole karne i Mas obrócił się. Broni Leszczyński, ale jest tam jeszcze Michal Saczek. 2-0. Jagiellonia prowadzi już dwiema bramkami. Euforia na trybunach w Białymstoku. Po zaledwie 17 minutach Śląsk na deskach. Jeszcze uratował sytuację Leszczyński, ale dobitka Saczka, dla którego to pierwsze trafienie w tym sezonie i na nią już nie było mocnych, a więc 2-0. Przewaga Jagi coraz większa, ale Śląsk też od czasu do czasu zagraża bramce Alomerowicza, ależ teraz zamieszanie, niewiele brakowało, aby padł gol samobójczy, ale uratował sytuację Alomerowicz. To była jednak jedna z nielicznych akcji Śląska w pierwszej połowie. Za to Jaga tych sytuacji podbramkowych wypracowała sobie bardzo dużo. Uderzenie zza pola karnego Tarasa Romanczuka. Rafał Leszczyński z drobnymi problemami, ale jednak łapie piłkę. A w tej sytuacji Nawel Lejwa naciskany, Marczuk zabrał mu futbolówkę. Pululu Hansen! Jak on tego nie strzelił, to niesamowite, ale fantastyczną, stuprocentową sytuację marnuje Christopher Hansen. Powinno być 3-0, ale Jaga nie zwalnia tempa. Jest Pululu do Nene, ten do Hansena. Hansen jest w polu karnym, może się zrehabilituje. Tak, ale nie golem, a asystą. Bramka, i to druga w tym meczu, Dominika Marczuka. Przy okazji 5. trafienie Marczuka w tym sezonie, który dotąd był uznawany za mistrza asyst, no ale w starciu ze Śląskiem Wrocław trafia już 2 razy. Dublet Marczuka, pięknie zagrała to Jagiellonia i do przerwy prowadzi 3-0. Po przerwie Śląsk zdobywa bramkę honorową, a konkretnie Piotr Samiec-Stalar. Ładne uderzenie głową po wrzutce Martina Kączkowskiego i tym razem Alomerowicz był bezradny. To 5. gol samca Talara w tym sezonie, ale długimi momentami w drugiej połowie goście nie byli w stanie przebić się przez defensywę Jagiellonii. Teraz dosyć przypadkowe uderzenie w poprzeczkę. Strzelał Erik Exposito. Piłka odbiła się od piłkarza Jagiellonii i niewiele brakowało, żeby zaskoczyła Alomerowicza, ale sędzia i tak odgwizdał spalonego. Natomiast w tej sytuacji znakomicie interweniuje Rafał Leszczyński i ratuje swoją drużynę przed stratą gola. Próbował tam Jesus Imaz wbić piłkę do siatki, a wcześniej strzelał Dieges. Ostatecznie Jagiellonia Białystok dosyć łatwo radzi sobie ze Śląskiem Wrocław i wygrywa 3-1. Drużyna trenera Jacka Magiery spada z pierwszego na drugie miejsce w tabeli, a Jagiellonia Białystok zostaje liderem PKO BP Ekstraklasy. Jagiellonia Śląsk 3-1. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.